To jest z tej strony Piorun. Witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Jadę sobie rowerkiem z Otwocka, gdzie byłem w serwisie komputerowym Alsen, gdzie oddałem do serwisu moją kartę graficzną RX 580 8 GB XFX XXX OC Edition, coś tam jeszcze, kosmiczne technologie, pytągi kosmiczne, dinozordy z kosmosu i tak dalej. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że po prostu na Linuxie zacząłem obserwować niedawno taką tendencję, że karta zaczęła się deczko bardziej przegrzewać niż normalnie. To oznacza, że już muszę ją oddać na serwis. A że byłem w pracy ostatnio na drugiej zmianie, to rzuciłem sobie temat na elektrodę. Tak sobie zerknąć, jak tam wygląda ogólnie z RX-em 580, to ludzie piszą, że karta ma awarię, sekcje zasilania się palą, ogólnie cuda na kiju tam się dzieją podobno. To ja tam rzuciłem temat, a który z was ogólnie zaraz po gwarancji wymieniał pastę termopady na nowe? Zero odpowiedzi. Ktoś tam mi odpowiedział, a po co? Dobra, to tam mówię, chrzanić elektrodę. Wywaliłem się na Facebooku na forum komputerowe, porady komputerowe, o taka grupa na Facebooku, i rzuciłem temat. No i okazało się, że trafiłem w sedno. Nikt nie wymieniał pasty, bo po co, skoro to działało, a że się zjarało, no to poszło do śmieci. No i powiem szczerze, to jest wasz błąd, dlatego że ja mam kartę, którą dopiero w 2023 w lipcu oddałem na serwis na wymianę termopadów pasty. Dlaczego teraz? Dlatego, bo obserwuję zbyt wysoką temperaturę. U mnie nic nie piszczy, bo używam zasilacza Be Quiet ze standardami wszystkiego i tak dalej, więc u mnie nie ma takich problemów. Dodam jeszcze, że ta karta wydane przez XFX cierpiały podobno na takie bolączki, że piszczące cewki, palące się sekcje zasilania i coś tam jeszcze, walnięty układ chłodzenia. Posłuchajcie, jeżeli coś było walnięte, to w niektórych egzemplarzach tak, zdarzały się awarie wentylatorów. Tutaj macie rację, tu zdarzały się awarie wentylatorów, ale termopady były bardzo dobrze ułożone. Ja tak samo pasta. Odsyłam was na kanał na YouTubie Foresta, gdzie Forest robił właśnie modernizację RX-a 580. Oglądałem to, jak on to robił. Mogę sam już to wykonać, bo mam wiedzę fachową. Ale powiem szczerze, wolę, żeby tym się zajęli na razie odpowiedni ludzie. Po pierwsze, nie mam termopadów, nie mam pasty. Zanim to mi przyjdzie, to minie tydzień. A to on i to temat ogarną w góra 2-3 dni, więc szybciej jest nawet ode mnie. Co jest jeszcze fajniejsze? Zaraz ktoś powie, a to nie lepiej by ci było kupić sobie RX-a 6600 XT, albo 6900 XT, albo 7000? Nie! Ludzie, skoro mi karta działa, stary Radeon RX 580 wydany w 2017 roku, skoro ta karta działa na Linuxie, świetnie się sprawuje, to po jaką cholerę mam dobrą kartę, której tylko trzeba wymienić termopady i pastę, wywalać na złom czy na elektrośmieci, jak mogę ją jeszcze używać drugie 10 lat. Powiem wam szczerze, jaki jest sens wywalać 3-4 tysiące na nową kartę? Bo nowa jest lepsza? Opowiem wam szczerze, gówno prawda. W nowych kartach Radeona łamią się płytki PCB karty. Tak, zwłaszcza przy szynie PCI. Nie wierzycie, to poczytajcie. Ja u mojego kolegi, który ma RX-a 6700 XT, obserwuję to. Pękła mu płytka. Oddał na gwarancję, karta mu przyszła nowa, ale teraz to ja zadziałałem jako naczelny inżynier tej miejscowości, który zna się na wszystkim i potrafi wszystko. Podparłem to
takim sprytnym wynalazkiem moim, który docięliśmy na właśnie pile taśmowej. Kilkoma klocuszkami drewna podparliśmy kartę i ona sobie bardzo ładnie, stabilnie sobie stoi tam. Stoi, siedzi w porcie. Wiadomo, że są risery specjalne, ale sprytnie to zrobiliśmy, dlatego że klocuszki są tak docięte, że dół klocuszka ma szerszą podstawę i on ma na szerokiej stopce sobie tam na dole w obudowie stoi, a góra jest też tak zrobiona, że też ma małą kwadratową stopkę, na której ta karta leży, więc jest wszystko tak dopasowane, że to działa. Po prostu powiem wam tak, moi mili, karty graficzne ważą teraz od cholery. I wiecie, port PCI Express razy 16 też ma jakąś swoją wytrzymałość, która pozwala mu na sprawne działanie. No niestety, on nie ma nie wiadomo jakiej, słuchajcie, nośności. Może się połamać, wygiąć. Dlatego stosujcie podpórki wszelkiego rodzaju. Nawet jeżeli nie macie, to weźcie klocki Lego. Nawet, nie wiem, nawet kurde, przetnijcie sobie ten rolkę od sraj taśmy. Abyście tylko ją podparli na jakiś czas. I to będzie wystarczyć. Ja u siebie mam też fajny taki wynalazek, którym podpieram tą kartę w obudowie i tyle. Działa, działa. Powiem wam szczerze, że karta jest warta swojej ceny. Ja za kartę już kiedyś mówiłem, dałem 800 coś złotych. Jak teraz patrzę, że tą kartę ludzie wyceniają na 3200 zł na Morele czy gdzieś tam, to za łeb się łapie. To jest trzykrotne przebicie jej ceny, a nawet więcej. Według mnie to już podpada pod prokuraturę. Niestety, bo to jest oszustwo. Karta, która była wyceniana w 2019 roku na 800 parę złotych, została wyjebana w kosmos na ponad 3,5 tysiąca nawet. Nie kupujcie tych kart używanych z OLX-a, bo to jest ściema. To jest po prostu ściema, która ma na celu wydymać klienta na pieniądze. Jeżeli widzicie RX580, zdjęcia ewidentnie z internetu ściągnięte, bo nie zrobione przez właściciela karty, i cena 410, a na innym zdjęciu 420, a na innym zdjęciu z tą samą kartą na innym profilu na OLX-ie 450 albo 420, no to kurwa, jeżeli zdjęcia wszystkie są takie same, to wiadomo, że jest to oszustwo już. Więc ludzie, nie dajcie się naciąć i szanujcie swoje karty, bo naprawdę, dać się wydymać, to ja na grupie komputerowej na Facebooku, no stopcie tam, że ten się dał wydymać na kupno karty graficznej za tyle i tyle. Bo już nie mówię, jakim trzeba być debilem, żeby kurwa na Allegro czy OLX-ie kupować iPhone'a od kogoś. No to trzeba być totalnym ćwokiem, żeby dać się wydymać. Też każdy normalny człowiek z normalnym poziomem inteligencji to wie, że jest to oszustwo w celu wyłudzenia większej sumy pieniędzy, a w paczce dostaniesz parę czekolad i spierdalaj frajerze. No. Więc dlatego ja uważam, że kupowanie telefonów z OLX-a to jest kurde jak strzelenie sobie shotguna w obie nogi. Ale to wasze życie, wasze pieniądze. Bawcie się dobrze, tylko potem nie bedźcie na Facebooku czy YouTubie, że zostaliście wydymani, okradzeni. Tak samo z kartami graficznymi. Powiem wam szczerze, jak ten gościu, co na grupie komputerowej na Facebooku dostałem komputer od wujka, specyfikacja jak z kosmosu i chcę go sprzedać. To ja mu napisałem tylko coś takiego. Drugi to by kurwa dziękował Bogu, że w ogóle coś dostał, a ty sprzedajesz od razu? To ile ty srasz pieniędzmi? Że kurwa dostajesz taki kosmiczny komputer od wujka i już go chcesz sprzedać, a drugi to by się kurwa cieszył, że w ogóle coś dostał. Do tej pory brak odpowiedzi, a gościu mnie zablokował. O, bo chyba uderzyło tam, gdzie trzeba. Niestety. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk. Nie dajcie się nabić w butelkę, mówię wam poważnie.
Nie kupujcie używanych kart graficznych z OLX-a, a także nie kupujcie kurwa telefonów z tego portalu ani z Allegro, bo tam też się trafiają oszuści. Jeżeli macie coś kupić, idźcie sobie do jakiegoś, nie wiem, sklepu jak X.com, Morele. Tam kupcie sobie urządzenie, którego pragniecie, ale nie kupujcie w takich serwisach, gdzie kurde jest ta niby ochrona kupującego, a tak naprawdę gówno prawda, nie ma żadnej ochrony. To jest tylko slogan reklamowy. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia życzę.